Patrol bojowy japońskiego dywizjonu, który wcześniej 6 maja zaatakował tankowiec podążający za grupą zadaniową lotniskowca Yorktown, teraz wracał na północny wschód, do jednostek macierzystych oddalonych o ponad 70 mil morskich. Choć aktywność radiowa wskazuje, że w okolicy może znajdować się amerykańska formacja, pora jest zbyt późna, by podjąć się ofensywnych działań. Wiele samolotów zużyło uzbrojenie, a część leci na ostatnich rezerwach paliwa. Zadanie: eskortować bombowce do domu. Witajcie w kolejnej misji. Tym razem misji, która pokaże nam w praktyczny sposób, jak przerąbane mieli piloci, którzy musieli latać po zmroku. Generalnie, o ile to nie były dalekie, bardzo dalekie wyprawy bombowców, które mogły latać dzień i noc na takich dystansach, to cóż, musieliśmy się trzymać w miarę dnia. Nawet jeżeli latały bombowce nocą, to tak czy inaczej starały się docierać nad dzień już dniem. My nawet nie możemy tutaj specjalnie wypatrzeć naszych towarzyszy. Generalnie mapką niewiele razy się będę posługiwał, jeżeli już muszę, tylko tutaj na początku, żeby zlokalizować naszych... Gdzie oni są? Nad tej górki. Czy on coś widział? Małe czarne kropeczki. Tak jest. Nasi towarzysze są tutaj, a my musimy ich eskortować, trzymając się mniej więcej formacji. Natomiast latanie w takiej formacji, no tak, są czarne kropeczki. Jest latanie w takiej formacji po zmroku i nawigowanie po zmroku. W zasadzie jesteśmy na wielkim, nad wielkim otwartym morzem, oceanem. Jedyne co mamy, to mniej więcej mapę, kompas, zegarek i musimy wiedzieć, że lecąc na takim pułapie z taką prędkością, na przykład w 10 minutach, będziemy musieli zakręcić na tyle i tyle stopni. Ale na razie ustawmy się po prostu z naszymi towarzyszami i pilnujmy, czy coś tutaj nas nie zaleci. Generalnie w tej konfrontacji to jest dosłownie grupa, która wracała z jednego z tych wypadów, prawda, z Zuikaku i Shokaku. Oni sobie polecieli hen-hen daleko, myśląc, że natrafią na amerykański lotniskowiec, a to się okazało co? Tankowiec sobie wesoło szusujący. Dobra, ustawmy się jeszcze przy naszych towarzyszach, gdzie oni są. Widzicie, jak trudno cokolwiek wypatrzeć. Moje oczy wręcz bolą od tego, jak próbuję znaleźć jakieś maleńkie kropeczki. A co dopiero piloci, którzy mieli walczyć jeszcze z rozpoznaniem. Walka po zmroku była horrendalnie trudna. W ogóle wypatrzenie przeciwnika, ale cóż, dlatego starano się wybierać dzień, chociaż zmrok mógł zapewnić pewnego rodzaju maskowanie, ale z drugiej strony powrót do domu graniczył z cudem. Co? Okej, gdzieś jesteśmy atakowani, jacyś nasi towarzysze? Tylko gdzie? Dobra, wyślijmy chłopaków, może część, żeby się z nimi rozprawiła. I weźmy sobie jednego naszego skrzydłowego bezpośrednio na osłonę. To jest podstawa. Gdzieś mamy amerykańskie samoloty. Tylko gdzie? Jakieś tracery? Ktoś coś widzi? Ja nic nie widzę. Cholera, są za nami? Z góry czy skąd? Nasz towarzysz. O! Boże, gdzie oni są? O,
połowa problemu to jest zobaczyć tych skurczybyków. Żeby tam mieli jakiegoś... Troszeczkę zejdźmy, żeby mieć... O! Hola, hola! Chociaż w sumie dobry... Generalnie dobry pomysł, żeby utrzymywać się wyżej, ale z góry patrząc w dół... Naprawdę gówno widać. Gdzie są te wildcaty? To są nasi... Regularnie sprawdzajmy, czy mamy coś na ogonie. Nie, to jest zero. Gdzie? Gdzie? Skąd? Gdzie oni są? Cholera jasna. Próbuję znaleźć charakterystyczną sylwetkę. Amerykańskie samoloty miały ścięte skrzydła. Podczas gdy japońskie mają takie zaokrąglone, to łatwo je rozpoznać. Albo chociażby, prawda, w kontraście nieba, ale nie, tutaj nic nie ma. Dobra, róbmy nawrót i może jeszcze jak się opuścimy troszeczkę, to coś, patrząc w niebo, nam się rzuci jakiś kontrastujący sylwetka. Próbuję coś wypatrzeć, ale... O! Jest wildcat! Pięknie! Dobra, robimy na niego nawrót, żeby go nie spuścić z oku. No, przynajmniej tracery się odezwały, to tyle dobrze. Ten... A, fuck, to jest zero, okej. Sojusznik, ale ściga go. Dobrze, dobrze. Trzymaj go tam. A wcale nie pomaga to, że celownik jest tak podświetlony. Jeszcze gorzej go widać. Absolutnie. O! Jest. Zróbmy nawrót przez z drugiej strony. Mamy przewagę manewrowości, chociaż nie pancerza. Ale oczywiście nasze działka, jeżeli dobrze zostaną przyłożone, to nie będzie to miało większego znaczenia. No i jest pan Wildcat. Starczy go doścignąć i nie pozwolić mu uciec. Aż to skubańcy. Nie wiem, bardzo chciał, żebyś spierniczał w powietrze. Bliżej, bliżej. I nie masz skrzydełka, do widzenia. Czy jeszcze kogoś mamy w okolicy? A, najpierw się rozpędźmy, tak czy inaczej. Na 6.0, nic, znaczy się. Haha, nie to, że towarzyszę, ale na szczęście nikogo nie ma. No, nic innego nie widzę, nic nie strzela, żadnych tracerów. No, oczywiście. Dozo, jak to się mówi. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy dalej. W sumie przydałoby się połączyć z resztą. Wezwać ich do skrzydła. Ok, czwórka nie może. Ciekawe. Musi być albo gdzieś uwikłany, albo hen daleko od nas i nas po prostu nie widzi. Dobra, my sobie tutaj troszeczkę spowolnimy, żeby chłopaki nas doścignęli. Wydaje się, że konfrontacja krótko trwała, bo krótko trwała się zakończyła. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo przeciwnik nadal może być w powietrzu, abyśmy słyszeli jakieś raporty. Tak czy inaczej, wydaje się, że niebo jest spokojne. Natomiast im dalej w las, im późniejsza pora, tym
no, nasza spostrzegawczość jest prawie równa zero. Jeszcze mało brakowało, a wlecimy zaraz w chmury, więc no, oczywiście będzie jeszcze bardziej wesoło. Nawigacja nad oceanem. Wspaniała rzecz, nie? Przynajmniej jeżeli mamy jakiś punkt odniesienia na wyspę czy coś, to jeszcze coś idzie tam zrobić, ale nad samą wodą tragedia. Widoczność do dupy. Okej, to jest nasz skrzydłowy. Niech sobie spokojnie dołączy, spowolnimy trochę. Tak, ale zaletą jest to, że tak samo przeciwnik nas gówno widzi. Lewej. No nic, lecimy dalej. Generalnie ta misja w ogóle trwa jakieś 40-50 minut. I tak ją mocno kompresuję, bo patrzeć jak lecę i gapię się w chmury, no. Znaczy dla mnie to jest ekscytujące, tak? Natomiast jak to podsumowali panowie latający w tych maszynach, konfrontacja i w ogóle walka w powietrzu, wojna w powietrzu to jest bardzo długie okresy nudy, przerywane przez krótkie momenty absolutnego terroru. I to mniej więcej bardzo dobre podsumowanie. Wyobraźmy sobie, ile godzin oni musieli spędzić w jedną, a potem w drugą stronę. Generalnie już jest na tyle późno, że powinniśmy się spytać lotniskowca o wektor powrotny. Może to też zróbmy. Generalnie nam to odradzano, a ze względu na ciszę radiową, żeby właśnie nas Amerykanie nie przeskrzynili. Ale już o tej porze, gdzie już jest tak późno, to w zasadzie możemy już się wołać, żadne skrzydła amerykańskie. Okej. Wektor nam podali, to jest wektor 0, czyli bezpośrednio na północ. Okej, no zróbmy małą poprawkę. Tak. Jesteśmy już na etapie, gdzie powinniśmy zobaczyć jakieś nasze lotniskowce, naszą grupę, w zasadzie dywizjon, ale oni z oczywistych przyczyn nie palą sobie, prawda, lampionów. To mała korekta. Jeżeli ich szybko nie zobaczymy, no to... No cóż, to możemy mieć problemy, ale żeśmy oblecieli kawał, naprawdę kawał. To by było... No ja jestem sobie w stanie wyobrazić, ile godzin musieli wysiedzieć ci piloci. Wyobraźcie sobie, najpierw lecicie w jedną stronę, eskortując waszych towarzyszy w torpedowcach i bombowcach nurkujących. Lecicie 70 mil morskich, to jest około 130 km w jedną stronę. Potem musicie mieć czas na zrobienie tam patrolu i tego, co tam robicie, a potem na powrót. To jest tak, jakby
wysiedzieć, no nie no, 3 godziny w samochodzie, wyobrażacie sobie? No wiadomo, że samoloty się poruszają o wiele, wiele szybciej, tak? Ale nadal, nadal, z całym operacyjnym antarażem, który jest do tego przyczepiony. Dobra, powinniśmy zaraz wysępić jakieś nasze jednostki. Gdzie oni mogą być? W zasadzie nawigacja prowadziła nas tak, mapa, ażebyśmy podeszli do naszej formacji. No, czyżby tam jest? Tak, jakaś... Gdzie to jest? Jakaś taka duża jednostka. To powinien być... To jest! Tankowiec. Tankowiec albo zaopatrzeniowiec podążający za lotniskowcami, więc one muszą być gdzieś tu. Kurwa, ledwo widać. W zasadzie nic. Matko Boska. Chyba komuś się... A, nie doleciało. Okej. Prośmy o pozwolenie na lądowanie w każdym razie. Tutaj muszą być nasze lotniskowce. Wielka płaska płyta gdzieś. Gdzie jest Shuka? Gdzie jest Shuka? Jest! Okay. Jest wielka płaska płyta. Spójrzmy do niego podejść. Ten niszczyciel, który się za nim włóczy, albo krążownik, zarabia z tej perspektywy. To jest taki nasz punkt orientacyjny, jakbyśmy mieli robić nawroty. Przygotujmy się do tego. Nienawidzę lądować po ciemku, w ogóle robić cokolwiek w nocy. Tak jak mówię, nic nie widać. Ledwo, ledwo. Latanie na przyrządach kiepsko wychodzi, bo ledwo widać. Latanie na czuja kiepsko wychodzi, bo ledwo widać. A paradoksalnie, kiedy już jesteśmy na tym ostatnim podejściu, to tym gorzej, jeżeli się podświetli instrumenty, jak to w niektórych maszynach. Bo to tylko mnie oślepia na przykład. Już wolę w tej ciemi latać. Dobra. Trudno to ocenić, ale widzę tego jego czerwonego paska. Podchodzimy dość powoli. Widzę, że na Zuikaku jest całkiem niezły tłok zaraz obok, więc każą się przesuwać. Dobra, hak mamy rozłożony, już myślałem, że nie. No dobra, dobra. Okej. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Chyba za szybko podchodzę. Okej. Tak, za szybko, dobra, spróbujmy. Nie chwyciło, odbiło nas. Dobra, gaz i spróbujemy ponownie. Paradoksalnie najprzyjemniej mi się ląduje na lotniskowcu bombowcom torpedowym, bo on ma tą swą masę, która troszeczkę bardziej nas dociska. Natomiast Zero jest bardzo leciutki. No jak łatwo się domyśleć, więc to, że się odbijemy, zanim złapie hak linę. Ale nic to, bo takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Jeśli nie pierwszym razem wylądujemy, no to oczywiście, jeżeli nas hak nie złapie, w zasadzie lina naszego haka nie złapie,
Robimy normalny nawrót i wracamy z powrotem. Puśćcie gaz do dechy, żeby się unieść. I teraz zróbmy kolejną próbę. To jest coś, z czym piloci też się musieli borykać, tak? I od razu wam powiem... O Boże, ale już ciemno zrobiło. No już jest pitch black. Jeszcze chwilkę wcześniej mieliśmy przynajmniej to oświetlenie tam z nad horyzontu. Z dalekiego zachodu, które tam troszeczkę oświetlało nam te prawdę okręty. Teraz już nic. Jeszcze chmury, bezgwiezdne niebo. Jezus Maria. Okej, powolutku, troszkę wolniej niż ostatnio. Najbardziej optymalnie to by było, gdybyśmy przeziemili w tym trzy punkty naraz, czyli wszystkie trzy kółka, tak? I to jeszcze chwycić. Okej. Dobra, może to drugie. O, dobra, chwycił, dobra. Huh. Bogu dzięki. Tośmy przejechali, ale najważniejsze, że ostatnia lina chwyciła. Myślałem, że troszkę wcześniej. Co prawda to nie jest zanimowane, ten chwyt liny, ale skoro nas wyhamuje w prawie instant, no to się udało.